kolejnym filmie. My właśnie wybieramy się na trekking. Jak widzicie, poranek dosyć mglisty, więc no nie będzie takich widoków, jak oczekiwaliśmy. Byliśmy tutaj już wczoraj i jest pięknie, także może jak będziemy się wracać, to akurat tam mgła się rozejdzie i Wam pokażemy więcej. Jesteśmy teraz w Cornwalli, koło miejscowości Lizard dokładnie. Tutaj jest takie znane miejsce, taka zatoczka, do której będziemy właśnie z tego punktu tutaj szli. Zaznaczymy Wam wszystko na mapie. I no nie wiem, ile tam mamy, ale szlak wiedzie tak wzdłuż wybrzeża, po klifach, także na pewno będzie ciekawie. Słońce wychodzi, mgła się rozchodzi, także myślę, że będzie dzisiaj piękny dzień. Udało nam się, bo wczoraj też jak tutaj przyjechaliśmy po południu, to też była fajna pogoda, także zobaczyliśmy to miejsce bez tej mgły i mam nadzieję, że jeszcze nam się uda Wam je pokazać właśnie w takiej całej okazałości. Usiedliśmy sobie na chwilę, porobiliśmy jakieś zdjęcia i teraz ruszamy dalej, tam na drugą stronę. Będziemy szli w tamtą stronę, tam na te górki. Do końca nie wiem, jak ten szlak wygląda, ale jest poprowadzony tak praktycznie przez całe wybrzeże, także na pewno jest on uczęszczany przynajmniej latem i nie będzie jakichś większych problemów. Nie wiem, czy słyszycie, ale co chwilę są takie jakieś dziwne dźwięki, takie jakby syreny czy coś takiego. Nie wiemy, od czego to jest. Może ktoś się orientuje i powie, o co chodzi. No, także zapraszamy Was na pięknego vloga z pięknej Cornwalli. Churchcove to niewielka skalista zatoczka otoczona klifami, która leży we wschodniej części najbardziej wysuniętego na południe Półwyspu Wielkiej Brytanii. Jej charakterystycznym elementem są małe kamienne domki, które sprawiają, że to miejsce ma niesamowity klimat. Swoją drogą w Anglii jest pełno takich uroczych domków, które czasami wręcz wyglądają jak wyjęte z bajki. Są zbudowane w charakterystycznym angielskim stylu, który mi osobiście całkiem się podoba, chociaż niekoniecznie chciałabym w jednym z nich mieszkać. Natomiast klimatu nie można im odmówić. Z drugiej strony, czasami nie powiem, dziwi nas, że są jeszcze zamieszkałe. No ale skoro są zdatne do użytku, to po co budować nowe? Za te pieniądze można przecież zrobić tyle fajnych rzeczy, na przykład podróżować i podziwiać takie piękne widoki. Wzdłuż wybrzeża jest całkiem prosty, więc można go potraktować jako taki lekki spacerek, chociaż odcinek między Churchcove a Lizard Point to około 5 km, więc warto zaplanować sobie trochę więcej czasu. Oczywiście na każdą taką wyprawę polecamy mieć ze sobą wodę, coś do jedzenia i oczywiście coś przeciwdeszczowego, bo pogoda nad morzem może się szybko zmienić. Zobaczcie, jaka tutaj jest ławeczka z dedykacją pamięci Julie Hobbs. Dobra, idę gonić Pawła. Tam jeszcze widać nad morzem, jak mgła stoi, taka chmura w zasadzie, ale już coraz mniej.
przez to, że nie ma tutaj praktycznie w ogóle dróg wzdłuż wybrzeża, zauważyliśmy też, że one są dużo bardziej niedostępne, nie tak jak na przykład w Chorwacji, gdzie jedziecie przez kilkaset kilometrów wzdłuż morza. Przez to trzeba się bardziej postarać, żeby tutaj dotrzeć i to też w sumie zmienia to, jak one wyglądają, są takie bardziej dzikie i niedostępne. Ale jest tutaj też bardzo dużo ścieżek, praktycznie pokażemy Wam tej mapkę, to wzdłuż tego wybrzeża Cornwalli leci cały czas fajny taki szlak i jest po prostu przepięknie. Właśnie z jednej strony minus, bo jak jedziecie samochodem, to no nic nie widzicie nawet czasami morza, mimo że jesteście bardzo blisko, dodatkowo przez te takie tunele, no tak, którymi jeździcie. Najczęściej jeździmy jakimiś wąwozami, no właśnie, z żywopłotem po dwóch stronach. I jak jechaliśmy tutaj, to też tak właśnie trochę narzekaliśmy, że no na Bałkanach jest tak fajnie, bo no możecie z samochodu mieć fajny widok, podziwiać się morze, klify i tak dalej, no a tutaj jednak trzeba zatrzymać się gdzieś trochę dalej od morza i sobie dojść, no ale później już jakby te widoki, krajobraz wynagradzają wszystko, także no tu faktycznie Cornwallia, bardzo dużo osób pisało i polecało, że Cornwallię koniecznie zwiedzić wzdłuż i wszerz i faktycznie no my jesteśmy już tutaj właśnie prawie na tym koniuszku, no i jest naprawdę przepięknie. Patrzcie, jakie tutaj są słodziaki. Chyba niedawno się urodziły, bo takie dosłownie no mini. Ledwo chodzą. O nie. Przyłapana. Powiem Wam, że takie wędrówki wśród pięknych widoków skłaniają nas jeszcze bardziej do takich głębszych przemyśleń na temat tego, co w życiu jest ważne, ile potrzebujemy, ile to wystarczająco i co to dla nas oznacza. Nieraz zdarza nam się rozmawiać o tym, że gdyby nie umiejętność powiedzenia sobie dość, wcale nie potrzebuję więcej, to pewnie by nas tutaj nie było, a to oznacza, że nie przeżylibyśmy największej przygody naszego życia, jaką jest ta podróż. Także myślę, że czasami warto się nad tym zastanowić, bo to naprawdę może wiele zmienić. Zastanawiamy się, słuchajcie, czy tutaj ktoś mieszka, ale trochę to wygląda jakby tak faktycznie było. Tam dalej jest taki nowoczesny dom, tutaj takie jakby starsze, ale chyba ktoś tu mieszka. No w ogóle abstrakcja mieszkać w takim miejscu, nie uważacie? Ale tutaj musi wiać, jak jest, słuchajcie, sztorm albo coś takiego, ale to jeszcze nic. To, co tam jest, albo też w kilku innych miejscach widzieliśmy, to już w ogóle. Dosłownie domy, słuchajcie, no nie wiem, 2 metry nad morzem i oni tak mieszkają. No, ciekawe. Mniej więcej w połowie drogi pogoda zaczęła się zmieniać, przyszły chmury, zaczęło mocniej wiać i nawet trochę pokropiło, ale nie zdziwiło nas to za bardzo, bo już przywykliśmy, że pogoda w Anglii jest dosyć zmienna. Chociaż i tak nie możemy narzekać, bo w ciągu miesiąca, jaki już tutaj spędziliśmy, wow, to już miesiąc, tylko raz nie wyszliśmy przez cały dzień z busa właśnie z powodu złej pogody. Poza tym szczęście pogodowe nam dopisuje, więc powinniśmy być raczej wdzięczni za to, że matka natura jest dla nas taka łaskawa. Wiadomo, że kiedy świeci słońce, od razu jest jakoś tak weselej, bardziej się chce czuć taki pozytywny vibe, no ale taka mglista pogoda nadaje takim miejscom też ciekawy klimat, także najważniejsze, żeby nie padało za długo, bo wtedy sprawy się trochę komplikują. No powiem Wam, że widok jest niesamowity stąd. Trochę się zachmurało. Zaczęło wiać. Mam nadzieję, że nie zacznie padać. Jesteśmy już pod tym takim białym budynkiem. Nie wiem, czy dzisiaj tam dojdziemy, do tej zatoczki, do której planowaliśmy, ale najwyżej jutro po prostu dokończymy tego vloga. Foki tam są. Właśnie je wypatrzyliśmy. No nieźle. Rozwiązana. To białe to latarnia morska. Tutaj widać, że kręci się.
dookoła światło. A tam patrzcie, jakieś takie tłuby. Docieramy do najbardziej wysuniętego na południe krańca Wielkiej Brytanii, czyli Lizard Point. Na początku myśleliśmy, że pierwsze dotrzemy do tego punktu, który jest najbardziej na zachód wysunięty, czyli Land's End, no ale okazało się, że jednak do południowego. Zaczęło padać niestety, więc chowamy aparat, co by go nie narażać, także może jeszcze go później wyciągniemy, a jeśli nie, to do jutra. Dzień dobry, kolejnego dnia. My przyjechaliśmy na naszą kolejną miejscówkę. Na Park Fortnite przeczytaliśmy, że grzywna za parkowanie właśnie tutaj w nocy to aż 100 funtów, dlatego przyjechaliśmy rano, zobaczymy ile kosztuje taki parking tutaj. Tym razem całkiem spoko, bo tylko 4 funty za ponad 2 godziny, także super. I dobrym nawykiem jest tutaj mieć zawsze drobne, bo tutaj na przykład można tylko funciakami płacić. I piracik. Patrzcie, niby do końca dnia, to ciekawe, czy można tutaj do północy zostać? Zostawiliśmy tam w tyłu parking i teraz idziemy ścieżką, są dwie do wyboru, łatwiejsza i chyba trochę trudniejsza, tutaj wam wstawimy zdjęcie. Idziemy właśnie do tego Kynan's Cove, jak to się mówi. No tutaj te trasy do tych miejsc są dosyć łatwe, wczoraj ten szlak też był łatwy. Nie było jakichś dużych wzniesień czy tam przewyższeń. Chociaż i tak się trochę zmęczyliśmy, nie? Ostatnio mamy intensywne dni. Codziennie robimy co najmniej 10 tysięcy kroków. Bardziej nogi czuć. No i śpimy długo, nie? Tak. Co jest do nas trochę niepodobne, przynajmniej do mnie. Nastawiliśmy się, że będzie trzeba minimum 20 minut iść do tej zatoki, tak jak patrzyliśmy na tą mapkę, a tak naprawdę dosłownie tutaj schodzicie. 5 minut i jesteście. Ale słuchajcie, co jest fajne, to wyszło słońce. Pierwszy raz się tak wyletniliśmy, rozebraliśmy się do podkoszulka. Ludzie się tutaj kąpią, pływają na deskach. No naprawdę jest mega, mega przyjemnie. Idziemy się jeszcze tam później do góry przejść, potem zejdziemy sobie na dół, żeby zobaczyć, jak woda jest zimna. Bo ja tutaj zaproponowałam Pawłowi, że jakby nie była taka zła, to może byśmy się wrócili do busa, ubrali stroje i poszli popływać, tak wiecie, chociaż trochę się tak popluskać w tej wodzie, bo są takie fajne fale, można by się było trochę porzucać na nie, a no, i tak chyba dzisiaj muszą być głowę, więc... No chyba ty. Paweł nie lubi takiej zimnej wody. Ja też jakoś super nie przepadam, no ale no tak, aż szkoda po prostu nie skorzystać. Jak się patrzy na tych ludzi, to wydaje się, jakby było no całkiem fajnie, nie? Jakby nie było tak zimno, ale... Wiecie, to już jest chyba ocean, no nie do końca ocean, bo morze celtyckie, ale jakby to jest otwarte morze, więc no niestety, ale te wody tutaj są pewnie zimne, ale
damy znać. Słuchajcie, takie piękne miejsce. Ja już sobie tutaj układałem plan, jak będę latał pomiędzy tymi skałami i się okazało, że jest tutaj jakaś strefa zagrożenia. Nie można w ogóle wystartować dron. Cały czas wyrzuca błąd, także nici z ujęć nie nagramy nic niestety. A szkoda, bo naprawdę fajne miejsce. Zasiedzieliśmy się trochę, stajemy, bo myśleliśmy, że pójdziemy sobie tam na dół, a tu się okazuje, że przypływ jest. Słuchajcie, jeszcze godzinę temu tam normalnie chodzili ludzie, bawiły się dzieci, psy biegały, a teraz tyle wody. No i nie załapaliśmy się na plażę, uciekło nam sprzed nosa, godzinę posiedzieliśmy i już nie ma wiatru. Dobra, to teraz idziemy testować wodę. To znaczy ja będę testować, bo Paweł wymiękł, także... Ale myślę, że można by się było przyzwyczaić. Jak wychodziliśmy, to ta część parkingu była zupełnie pusta, teraz już tyle samochodów. Ale podejrzewamy, że to też przez to, że wiecie, jest Wielki Tydzień, oni tutaj też mają święto w piątek i w poniedziałek wolne, także pewnie ludzie sobie biorą tak urlopy. Paweł poszedł jeszcze sprawdzić, czy nie udało mu się może z tego miejsca, gdzieś tu z okolic parkingu, polatać dronem, bo nie ma tutaj żadnych znaków, że jest zakazane czy coś takiego, więc no trochę dziwne. Nie wiemy, czym to jest spowodowane. Może poczytamy i się dowiemy. No, ale w każdym razie dziękujemy Wam za oglądanie. To będzie już koniec tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo nam naprawdę bardzo, bardzo ta część Anglii jest przepiękna i zresztą wszyscy nam to pisali. Dostaliśmy naprawdę sporo wiadomości, że koniecznie musimy odwiedzić to miejsce. Oczywiście to było na naszej liście, także jakby nie ma problemu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!